Siema! Za nami pierwsza runda turnieju we Wrocławiu, to znaczy dzisiaj przyjechałem do Wrocławia i rozpocząłem zmagania na festiwalu Andersena. No i tradycyjnie będę wam przez 9 kolejnych dni pokazywał, co to się dzieje w partiach. I dzisiaj działo się bardzo dużo, żeby nie powiedzieć aż za dużo. Będziecie świadkami jednej z najbardziej, nie wiem, absurdalnych partii, jeżeli chodzi o to, co grywałem w ostatnim czasie. Także już przechodzimy. Moim przeciwnikiem był Piotr Reiner o rankingu 2046, także niżej notowany zawodnik, trochę ode mnie młodszy, ale miałem takie przeświadczenie, że jakby to powiedzieć, nie będę starał się na siłę wygrywać. To znaczy, jeżeli przeciwnik zagra dobrze, oczywiście będę próbował jakoś go przełamać, natomiast stwierdziłem, że wiecie, jakby co, remis nie będzie jakimś takim super złym wynikiem, po prostu będę walczył, ale bez przeginki. Natomiast jak to wyszło, zaraz zobaczycie. Dodam jedynie, że jest to pierwszy raz w moim życiu, kiedy możecie na żywo oglądać razem z kamerką moje zmagania, ponieważ organizatorzy pozwolili na nagrywanie moich partii, także codziennie na żywo na moim kanale na Twitchu możecie sobie puścić, zobaczyć jak się męczę. Natomiast przechodzimy już do partii. Przeciwnik zagrał ruch E4, było coś takiego, że nie było wiadomo z kim będziemy grać, ponieważ wiecie, dzisiaj turniej się zaczął, nie wiadomo było kto przyjechał, kto nie, dlatego nie przygotowałem się i stwierdziłem, że zagramy sobie po prostu obronę sycylijską. Nastąpiło bicie, skoczek C6, skoczek C3, hetman C7, goniec E3, A6, mamy totalnie główną pozycję, jeżeli chodzi o pozycję tajmanowa. No i tutaj oponent już mnie zaskoczył, ponieważ jest tutaj masa ruchów. Obrona sycylijska aktualnie to jest taki debiut, że cokolwiek nie zagracie, to prawdopodobnie jest to grywalny ruch. No i on tutaj zagrał ruch skoczek B3 i wiedziałem, że taki ruch istnieje, natomiast no, nie spodziewałem się tego, nie pamiętam, czy kiedykolwiek ktokolwiek zagrał mi w ten sposób, więc trochę tutaj podumałem, jak widzicie, mamy też, możecie zobaczyć, jak wyglądał mój czas. Nastąpiło skoczek F6, goniec D3, no i teraz wziąłem dość długi namys, ponieważ goniec D3 to jest taki ruch, który trochę śmierdzi. Może to jest kwestia tego, że ja jakoś nie czuję super dobrze tych pozycji, jak przeciwnik zmienia coś w debiucie, natomiast ruch goniec D3 dla mnie trochę śmierdział, bo ten goniec strzela we własnego pionka, nie do końca wiadomo po co on tutaj jest, no i zawsze jak ustawię skoczka na C4 i przeciwnik to zbije, to czasami są warianty, że ten goniec bije na C4 od razu z F1, także stwierdziłem, że przeciwnik tutaj potencjalnie może stracić tempo. I oczywiście mogłem grać tutaj normalnie, typu B5, goniec B7, wieża C8, goniec C7, D6, roszada. Gramy sobie dalej. Natomiast ja zobaczyłem, że w sumie to mogę zagrać koń E5. I bardzo mi się ten ruch podobał. Z kilku powodów. Przede wszystkim miałem takie wrażenie, że to jest ruch, który jakieś tam pytania zadaje przeciwnikowi. No bo po pierwsze, takie najbardziej podstawowe, jeżeli przeciwnik zrobi roszadę, to już przegrywa praktycznie. Bo grozi mu tu, grozi mu też zdublowanie tych pionków i zdobycie gońca. Więc roszada nie była ruchem sensownym. Z drugiej strony, jak przeciwnik zagra na spokojnie, to ja gram B5, zaraz zagram skoczek C4 i powinno być kurde bele spoko. Takie było moje przeświadczenie. Natomiast jeżeli przeciwnik zagra F4, co się dość mocno narzuca, to ja nie biję tego gońca, no bo przeciwnik po pierwsze może odbić hetmanem, po drugie może odbić pionkiem, tylko zagram sobie skoczek C4 i jak nastąpi bicie, zauważcie, że tutaj było podwójne uderzenie na gońca i na pionka, jak nastąpi bicie, no to kurczę, zdobyłem sobie parę gońców i oczywiście moje figury nie są dobrze wyprowadzone, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jeszcze w ogóle nie są wyprowadzone, ale przynajmniej mam prosty plan, bo ja chcę po prostu wyprowadzić sobie tego gońca, wyprowadzić drugiego gońca gdzieś i będę mieć parę gońców i skoczka przeciwko dwóm skoczkom i jednemu gońcowi. Stwierdziłem, że będzie ok. Przeciwnik zagrał E5, czego się spodziewałem. Zagrałem tutaj skoczek E4, no i tutaj popełniłem taki mały błąd, ponieważ to, co ja z daleka liczyłem, to, że oponent w tej pozycji zagra posunięcie hetman D4. I planowałem zbić, przeciwnik by to zbił, ja bym to zbił, przeciwnik by to zbił. Gram sobie tutaj B6. No i wiecie, to nie jest wygrana pozycja dla mnie. To jest równa końcówka, ale jednak mam przewagę pary gońców i stwierdziłem, że będę sobie grał. To jest taka pozycja, którą chciałbym mieć z niżej notowanym zawodnikiem kolorem czarnym po 15 ruchach. Natomiast to, co przeoczyłem, i to taka trochę głupota z mojej strony, ale przeciwnik mógł zagrać tutaj hetman D3 i teraz po wymianach, jest jednak trochę różnica, bo przeciwnik ma otwartą linię B, mój goniec łatwo nie może wejść do gry,
A dodatkowo jeszcze te czarne pola mogą mnie jakoś tam boleć. No i tutaj znowu zacząłem myśleć, w jaki sposób tę pozycję ugryźć. Czy rozpoczynać od ruchu B5? Mi się osobiście nie podobało, że po B5 dostanę kiedyś A4, jakiś skoczek A5, ten goniec będzie dość słaby. Więc wymyśliłem sobie, że chciałbym zagrać posunięcie D6. Ale stwierdziłem, że oszukam trochę przeciwnika i zagram najpierw goniec A3. Zauważcie, że grożę wzięciem pionka. Przeciwnik się przed tym obroni, na przykład, nie wiem, ruchem król D2 i teraz zagram D6. I chodzi o to, że już mam tego gońca wyprowadzonego. Przeciwnik, jak zagram potem B5, przeciwnik nie będzie miał A4. Taki był mój tok rozumowania. Natomiast gdy zagrałem ruch goniec A3 i przeciwnik myślał, to zdałem sobie sprawę z tego, że nie zauważyłem jednej rzeczy i no niestety, to mi się zdarza, dlatego mam ranking 2250, a nie 2400 prawdopodobnie, a mianowicie grając goniec A3 ja sobie założyłem, że przeciwnik musi tego pionka bronić. Natomiast przeciwnik nie musi tego pionka bronić i to jest problem, bo przeciwnik może zagrać ruch goniec C5 i szczerze mówiąc, jak ta pozycja stała, to ja sobie tak myślałem, Boże, nie zagraj tego goniec C5, bo to nie będzie dla mnie przegrana pozycja, ale to będzie pozycja, której się nie chce grać po prostu, bo jest tak smutna. Natomiast przeciwnik policzył i zagrał goniec C5 i problem jest taki, że jeżeli ja zagram tu, przeciwnik sobie odejdzie wieżą i ja zbiję pionka, brawo Tomeczku, zdobyłeś pionka, ale po ruchu król E2 zaraz ta wieża wejdzie do gry. Nawet ja, wariant, który ja policzyłem, to że wiecie, zagram B5, przeciwnik zagra tutaj, ja zagram B4, ale widziałem, że oponent ma skoczek A5 i tak stwierdziłem, że nie za bardzo mam się czym ruszać. Widziałem tę pozycję i stwierdziłem, nie idę na to, nie ma takiej możliwości, żebym ja na to poszedł. Więc no, mam drugi legalny ruch, który mogę zagrać, czyli bicie. No i problem jest taki, że ja zostałem ze słabym gońcem, który nie może wyjść. Cokolwiek by się nie działo, to ten goniec już w tej partii za wiele się nie narusza, bo ten skoczek totalnie go kontroluje. Jedyna szansa dla mnie w takich pozycjach to byłoby coś takiego, że zagram B6 i jak przeciwnik sobie odejdzie, to ja zagram tutaj. Wtedy ta pozycja dla mnie jest ok. Ale problem jest taki, że ja nie mogę zagrać B6, bo po skoczek E4 skoczek wejdzie tutaj i jestem naprawdę smutny, bo ten goniec to w ogóle już się wtedy nie będzie mógł ruszać. No i właśnie w tym momencie miałem takie dwie możliwości. Dwie rzeczy mnie kusiły. Najpierw myślałem o ruchu król E7, żeby po ruchu skoczek E5 zagrać tutaj, przeciwnik sobie wejdzie tutaj, ja zagram B5. No i gramy taką pozycję, która mi się średnio podobała. Komputer mówi, że trzeba było zagrać król E7 i tutaj rozpocząć od ruchu B5 i nawet po ruchu skoczek D6 olać w ogóle posunięcie F5, tylko grać wieża B8, goniec B7 i modlić się o remis. Natomiast ja stwierdziłem, że nie wpuszczę tego skoczka tutaj i zagram ruch F5. I jeżeli przeciwnik oddał, znaczy wiecie, wiedziałem, że mi nie odda, ale chodzi mi o to, że po losowym ruchu teraz ja mogę zagrać B6 i goniec B7, nawet za cenę pionka. Nawet gdyby tutaj, wiecie, nastąpiło coś takiego, czasami mogę chcieć oddać tego pionka, byle tylko ten goniec był otwarty. Natomiast przeciwnik znowu zagrał dokładnie, czyli wieża B1, ja tutaj raczej muszę B5. Jeszcze przez chwilę myślałem, czy nie zagrać ruchu wieża B8. Na pułapkę. Nie w tym momencie, chwila. Że tutaj i powiedzmy po król F2, że może zagram wieża B8. Żeby po biciu tutaj ustawić taką pozycję, gdzie zagram B5, ten goniec wyjdzie i po prostu próbuję grać bez pionka. Natomiast zobaczyłem, że jak ja zagram król E7, to przeciwnik ma wieża B6 i to już się w ogóle nigdy nie ruszy, więc musiałem zagrać B5. Przeciwnik zagrał A4, podważa moje pionki. Ja tutaj zdecydowałem się zagrać wieża G8, żeby grozić jakimiś rzeczami po drugim skrzydle. Stwierdziłem, że skoro to się nie rusza, to przynajmniej podziałam na drugim skrzydle. Wiecie, pozycja jest dla mnie zła, ale też nie jest moim zdaniem przynajmniej, ja jakbym grał to kolorem białym, nie byłbym na 100% pewien, w jaki sposób to przebijać. Czy powinienem otwierać tę pozycję? Czy powinienem zdobywać tutaj jakieś pionki? Czy raczej korzystać z tego, że mamy silnego skoczka? Przeciwnik nie pozwolił mi na kontrę. Moim zdaniem H4 to bardzo dobry ruch. No i tutaj się zastanawiałem, czy lepiej jest zbić, czy zagrać król E7. Koniec końców wymyśliłem, że zagram wieża A7. I był to ruch, który całkiem mi się podobał, ponieważ mogę przejść do pozycji, gdzie nawet będę mieć jakieś szanse, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ponieważ mój plan teraz jest taki, że jeżeli przeciwnik nie zrobi nic, to zagram goniec B7. A jeżeli nawet przeciwnik to zbije, zbije i zbije, no to na końcu oczywiście traci wieżę, więc na to się zdecydować nie może. Więc on zagrał król E2, ja zagrałem goniec B7, nastąpiło bicie i wieża B4. I tę pozycję z daleka widziałem i stwierdziłem, że kurczę, o nic tutaj nie walczę, tylko o remis. Tak mogłoby się wydawać. Ale z drugiej strony mamy wieżówkę hanowerską. Są cztery wieże na szachownicy i to bardzo często są takie pozycje, gdzie wiecie, komputer zrobi tak,
i powie, że jest plus ileś tam dla jednego albo dla drugiego, ale król zawsze jest bardzo osłabiony. To znaczy bardzo często białe muszą ryzykować, żeby taką pozycję wygrać. No i ja się zastanawiałem najpierw, czy zagrać król E7 i po C4 na przykład odejść sobie wieżą i pozwolić mieć tego pionka. I możliwe, że to jest jakiś tam prosty remis. Natomiast wydawało mi się, że jak przeciwnik będzie mieć tego jednego wolnego pionka, to ja nie będę mieć możliwości nawet, żeby on się gdzieś pomylił. Dlatego stwierdziłem, że rozpocznę od ruchu wieża C7. Teraz atakuję. Jak on zbije, ja zbiję, to stwierdziłem, że ja to będę grać na wygraną. Prawdopodobnie jest to remis, ale on ma trochę słabsze pionki niż ja mam. Dlatego przeciwnik to obronił. No i teraz zdecydowałem się zagrać posunięcie król F7. Posunięcie, które mi się podobało. Oczywiście znowu, komputer mówi, że jest ono słabe, jak to zazwyczaj bywa z komputerem. Natomiast teraz to ja mam całkiem prosty plan. Bo jak przeciwnik zbije, to ja najpierw zagram wieża A8, żeby grozić mu jakimiś szachami od boku. A potencjalnie, póki wszystko mi się tutaj broni, to ja mogę podejść królem tu, tu, tu i nagle powybijać te pionki. I to już jest rzecz, na którą przeciwnik musi uważać. A z drugiej strony, jak on zacznie bronić to królem, no to moje wieże będą atakowały jego pionki. Gdzie on ma tutaj robić progres? Więc nastąpiło wieża B1, ruch, którego się spodziewałem. No i tutaj znowu miałem taką, powiedzmy, zagwostkę, w którą stronę chcę partię rozgrywać. Bo z jednej strony mogę zagrać tu. Przeciwnik jak się zasłoni, mogę zagrać wieżę A1. Jak przeciwnik nie będzie mnie wpuszczał i w którymś momencie zagra tutaj, to komputer znowu mówi, że wieża B7 tutaj jest ok, bo po biciu moja wieża przechodzi na tyły. Mój plan był taki, żeby zbić, podejść królem i też atakować. Natomiast ja miałem takie przeczucie, że chyba nie chcę jeszcze wymieniać pary wież, więc zagram tak. I jak teraz przeciwnik zagra wieża B7, co mogłoby mu się wydawać sensowne, to ja teraz gram tak i zyskałem jedno tempo w porównaniu do innych pozycji. I taka pozycja po biciu król H5, ja już oceniałem, że ja tutaj będę grać na zwycięstwo. Czy słusznie? Trudno powiedzieć, ale z praktycznego punktu widzenia przy takim aktywnym królu powinno być spoko. Przeciwnik jednak zagrał C4. No to ja lecę dalej. Przeciwnik podszedł sobie królem, no i zagrałem król G4. I niestety, ale w tym momencie ja czułem, że jest naprawdę ok, bo mój plan będzie taki, że zagram sobie H5, zagram sobie G6 i powybijam te pionki i jakoś to będzie. Natomiast problem jest taki, że przeciwnik ma wieżę B7 i ja ten ruch widziałem. Tylko ja myślałem, że po prostu gram tu, tu, tu i wszystko jest ok, bo mój następny ruch to będzie albo zbicie pionka, zauważcie, że może nie od razu, bo wieża H1 i stracę tu, ale że zagram H5 i potem wybiję te pionki. Mój król jest zbyt aktywny, a te pionki nie mogą iść do przodu za bardzo. Natomiast ruch, który przeoczyłem z daleka, niestety, to jest posunięcie wieża B8. I tutaj zacząłem bardzo długo myśleć, bo początkowo myślałem, że spoko, biję. Ale no nie, bo wieża G8, ja muszę zagrać G6, żeby tego pionka nie stracić. Wieża G7, jeden z tych pionków poleci. Mój król teraz nagle stoi tutaj bez sensu i tragedia. No to co innego zostało? Muszę wracać. I byłem smutny, że muszę wracać, bo mój król poszedł taką fajną drogę, już wydawało się, że zdobędę jakiegoś pionka, a nie mogłem. Nie mogłem tego zbić nigdy. I po tym ruchu nastąpiło H6, przeciwnik zagrał w ten sposób. Zagrałem G5 i pogodziłem się z tym, że ta pozycja będzie dla mnie smutna. Że to jest pozycja, gdzie przeciwnik ma po prostu pionka mniej, moja aktywność na nic się zdała, no i po prostu tyle. I policzyłem, że po biciu, przeciwnik może dać szacha, ja zagram sobie tutaj, przeciwnik wróci i jakby nie do końca widziałem prostą drogę do wygrywania. Nie jestem komputerem, mój przeciwnik też nie jest komputerem, no i po prostu wydawało mi się, że może uda tutaj zrobić się twierdzę, bo jak przeciwnik zacznie podchodzić królem, no to spoko, ja będę sobie stał w miejscu. Przeciwnik nie ma jak tą wieżą atakować tego pionka, moja wieża wszystko tutaj kontroluje. Tak mi się przynajmniej wydawało. Więc przeciwnik w tym momencie podumał i zbił. Ja zbiłem. I przeciwnik zaskoczył mnie. Na początku myślałem, że przeciwnik oszalał jak coś, bo w tej pozycji zagrał ruch G4 i dopiero gdy to nastąpiło, to ja sobie zdałem sprawę, o co mu chodzi. I jest to piękny ruch, jest to jeden z takich fajniejszych, ładniejszych, końcówkowych ruchów, jakie kiedykolwiek dostałem w twarz, bo nie mogę tego zbić królem, chociaż bardzo bym chciał, bo po wieża G7 stracę tego pionka, ale teraz już nic się nie dzieje na tym skrzydle. Mój król zawsze będzie odcięty po linii H i jest źle. Natomiast mogę to zbić pionkiem, ale przeciwnik zagra F5 i jak ja zbiję, to przeciwnik święci kolejnego pionka. W tej pozycji przeciwnik święci wszystkie trzy pionki, żeby jeden z tych pionków doszedł. I faktycznie po G4 zdecydowałem się zbić, nastąpiło F5, bicie E6, no i nagle okazuje się,
że nie jest lekko. I idąc na tę pozycję, widziałem, że zagram F4. I jak przeciwnik zagra tutaj, to sobie myślałem, dobra, to spróbuję jakoś tak, przeciwnik zagra tutaj i ja dam szacha. To był mój proces rozumowania. No i myślałem, że może uda się taką pozycję wygrać. Nie no, co ja gadam. W ogóle to się nie zgadza. W każdym razie inaczej powiem, że po ruchu F4, jak przeciwnik odejdzie na E2, no to, że będę coś próbował. Wiedziałem, że ruch król E2 jest po prostu najlepszy. W ogóle pogubiłem się w tempach teraz, widzę, więc to, co liczyłem, w ogóle nie miało sensu. Widziałem też, że potencjalnie mogę zagrać jeszcze tutaj. I po biciu C5, wiecie, to jest coś takiego, że jedne pionki lecą, drugie pionki lecą, komputer mówi, że białe wygrywają, ja też czułem, że białe wygrywają i nagle... No i stwierdziłem, że partia będzie prawdopodobnie przegrana. Przeciwnik zagrał dobrze, zdarza się. Natomiast on ma minutę 28 i w tym momencie zagrał król F2. I to był ruch, który bardzo mi się nie podobał, bo ten król podchodzi pod różne tempa. Więc zagrałem G3. Jest to 39 posunięcie i przeciwnik ma tylko jedno posunięcie, któremu nie przegrywa partii. Wyobrażacie sobie? Przeciwnik, przez to, że moje pionki są tak silne, przez to, że przeciwnik oddał jedno tempo, to tylko jeden ruch tutaj nie przegrywa. I jest to król E2. Bo jak ja zagram tutaj, przeciwnik się wróci, ja odejdę gdzieś od boku, mogę go szachować, bla, bla, bla. Jest to skomplikowane i szczerze mówiąc, jest godzina 22, gdy to nagrywam. Po prostu mówię wam, że to jest remis. Nie jest to proste, szczególnie mając minutę na zegarze. Dlatego przeciwnik zagrał ruch, który wydaje się być bardziej naturalny. Król G2. I teraz mam wygraną. Przez to jedno złe odejście królem mam wygraną pozycję. Ale jest 39 posunięcie. Dwa ruchy, czy dwie idee, które wygrywają w tym momencie, to jest ustawianie albo wieży gdzieś tu, albo podejście królem. Ja zagrałem wieżę A7. Przeciwnik, żeby próbować, musi zbić. No i teraz mogę dać albo szacha, albo podejść królem na G4. I tylko jeden z tych ruchów wygrywa. Natomiast nie jest to proste. Przyznam wam, że zupełnie nie jest to proste, żeby wybrać dobre posunięcie w tym momencie. Jedynym wygrywającym ruchem jest król G4. I chodzi o to, że nie wypuszczam tego króla. I po dorobieniu hetmana, ja oczywiście widziałem król G4, tylko ja z jakiegoś powodu myślałem, że daję szacha, przeciwnik odchodzi i to jest pozycja przegrana. Natomiast wygrywa tutaj posunięcie F3. I jak król, to nie daje szacha, bo to jest remis, gdyż po szachu mogę to powybijać, komputer mówi 0-0-0, to jest tak skomplikowane, możecie sobie sprawdzić dokładniej. Natomiast nie daję tego szacha, tylko muszę rozpocząć od ruchu G2. I teraz tu szkopuł tkwi w tym, że jak przeciwnik odejdzie tutaj, to ja daję szacha i po prostu matuję, a jak przeciwnik odejdzie na pole E3, to ja dorabiam z szachem. Wiecie, nadal moim zdaniem nie jest to oczywiste, bo po tym ruchu... Taki szach pewnie jest ok. Komputer mówi, że najlepszym ruchem jest w ogóle losowo hetman C5. Czy to jest proste? Absolutnie nie. Ale pewnie gdyby ta pozycja stanęła, dałbym jakiegoś szacha, prawdopodobnie po tym zapchałbym pionka i bym wygrał. Natomiast to wszystko nie miało miejsca, ponieważ w 40 posunięciu, mając 40 sekund na zegarze, ja stwierdziłem, że dam szacha. I stwierdziłem, że po ruchu król F1 zagram F3. I po tym mogę zagrać G2. Tutaj i przechodzimy do tego, co mówiłem wcześniej. Tutaj doliczyłem do mata. Natomiast pomyślałem też, drodzy widzowie, że jak przeciwnik spróbuje podchodzić, to ja gram tu, przeciwnik odejdzie. Wariant, który ja policzyłem. Tu. Ja zbiję, tu odejdę sobie gdzieś wieżą, na przykład na E3 i moja wieża i te pionki będą leciały. I znowu, niby to jest remis, ale moim zdaniem tylko ja tutaj gram na wygraną, chociaż może się mylę, ale te pionki są bardzo zaawansowane. Natomiast to, czego nie zauważyłem w tym 40 ruchu, zanim dostaliśmy dodatkowy czas, to, że w tej pozycji przeciwnik ma moim zdaniem bardzo silne król F5. I teraz problem jest taki, że po dorobieniu hetmana grozi mi mat i grozi mi mat tutaj, jak ruszę się wieżą. Więc jedyny szach to jest wieża F7, przeciwnik odchodzi. No i teraz znowu mam tylko jeden ruch, który sprawia, że mogę zremisować tę partię. I nie powinienem tego mówić, bo powinienem wam mówić o partii, ale chcę wam też powiedzieć o emocjach. W tym momencie już byłem taki, że w tej partii zadziało się strasznie dużo. Trudno było mi liczyć warianty. I to, co policzyłem, to, że ja mogę zagrać ruch G2, ale przeciwnik da mi szacha. No jak wrócę się tutaj, no to będzie tu jakiś mat. Po prostu wiecie, jak wrócę tu, dostanę szacha, zasłonię się tu. No po prostu widząc taką pozycję,
Ja przynajmniej zakładam, że gdzieś tutaj musi być mat. A jeśli nie, to tutaj ten hetman łapie tego pionka. Wygląda to źle. Dlatego stwierdziłem, że musiałbym iść tutaj. Ale jest hetman H2. Przeciwnik nie bije tego, bo teraz to ja gram na wygraną. Tylko przeciwnik ma hetman H2. Nie przyjmuje mojej wieży i teraz ten hetman blokuje wszystkie pionki. Przegrywam partię. Chciałem na początku zagrać ruch wieża H7. Zamiast G2, jak zobaczyłem, że G2 nie działa. Okazuje się, że G2 działa, bo mam król G6. Natomiast chciałem zagrać tu. Tylko problem jest taki, że oponent ma taki ruch. I jak ja dam mu szacha, to grozi mi mat i nie mam przed nim obrony. Więc no, zacząłem się martwić tutaj. No i zdecydowałem się zagrać przegrywające posunięcie. Wieża A7. Ale tutaj po prostu nie widziałem nic innego. Stwierdziłem, że ta pozycja chyba jest przegrana. Bo ta wieża po prostu musi gdzieś się tutaj znaleźć. Przeciwnik zagrał poprawnie, hetman D4, wieża poszła na A5. Widzicie, jedne pionki lecą, drugie pionki lecą. I śmieszne jest to, że domyślam się, że jeżeli ktoś z was oglądał tę partię na transmisji i widział ocenę silnika, to sobie myślał, że wiecie, a dobra, to jest easy, nie? Jeden albo drugi wygra. Rozmawiałem z przeciwnikiem po partii, obaj nie wiedzieliśmy, co się dzieje. W sensie, wiecie, no on ma hetmana więcej, ale z drugiej strony, zanim ten pionek dojdzie, to są cztery ruchy, a tutaj tylko dwa. Więc jedno nieostrożne posunięcie i przeciwnik może mieć kłopoty. Tutaj spodziewałem się ruchu C5, by the way. I nie wiem, czy bym podchodził królem, czy pchałbym pionki, trudno mi powiedzieć. Natomiast przeciwnik zagrał hetman G1. I tutaj dał mi szansę, bo podchodzę królem. Przeciwnik zagrał C5, cały czas ma wygraną pozycję i tutaj moja pierwsza myśl była taka, żeby zagrać F3. Ale kurczę, przeciwnik zagra tutaj. Ja zagram w ten sposób, przeciwnik da mi szacha. Ja sobie gdzieś odejdę, przeciwnik zawsze te pionki będzie w stanie wybronić. Nie podobało mi się. Dlatego stwierdziłem, że wymyślę coś mądrego. A mianowicie sprawię przeciwnikowi problem, który komputer rozwiąże w pół sekundy. Przeciwnik, mając poniżej minuty, może się pomylić. I dałem takiego losowego szacha. I mój plan był taki, że jeżeli przeciwnik odejdzie gdzieś daleko, no to ten pionek jest zatrzymany. Więc on podejdzie tu. Ale teraz zagram wieża A3. I jeżeli przeciwnik zagra C6, to ja to zbiję. Przeciwnik sobie gdzieś odejdzie, ale nawet w niektórych sytuacjach ja mogę myśleć o tym, żeby oddać wieżę za tego pionka, popchać te pionki i kto wie. Trudno jest powiedzieć. No nikt nie analizuje takich partii, gdzie są trzy zdublowane pionki, gdzie wiecie, trzy pionki, z czego dwa zdublowane na hetmana. Niby wygrana. Ale trzeba było być tego pewnym. Więc przeciwnik, widząc to, zdecydował się zagrać ruch D4. Ale teraz ja mogę zagrać F3. I pomimo tego, że przeciwnik zagrał to D4, że ten pionek jest bliżej, to moja wieża kontroluje teraz pole F3. I jest to bardzo ważne, ponieważ po ruchu C6 mogę zagrać F2. I jak przeciwnik zagra hetman G2, to ja mam ruch wieża F3. I ktoś z was może pomyśleć, aha, spoko, ale oponent dorobi hetmana i ty dorobisz hetmana i po biciu tutaj wieża na hetmana to jest wygrana dla białego, prawda? Ja bym to grał na wygraną, bo po G2 przeciwnik musi ratować się wiecznym szachem. Żeby pokazać wam, jak to jest trudna pozycja, to przeciwnik ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odejść z szachem, tym królem. Tylko jedno z nich prowadzi do remisu według komputera. Tylko króle 7, bo wtedy ten hetman będzie w stanie jakoś tak szachować, że wszystko tutaj gra i buczy. Natomiast przeciwnik, widząc to, zagrał najlepsze posunięcie. Hetman F1. I teraz chodzi o to, że jeżeli ja nic nie zrobię, jeżeli ja odejdę królem, żeby po G2 dorobić hetmana, to teraz to już jest przegrana, bo po biciu tutaj musiałem poświęcić dodatkowego pionka, no i to już jest pozycja przegrana. Dlatego zagrałem wieża E3, licząc, że oponent zagra tu. I wtedy znowu przechodzimy praktycznie do tego samego, gdzie znowu przeciwnik w tej pozycji musi znaleźć to króle 7. Natomiast przeciwnik dokładnie zagrał hetman D1. Tu jeszcze chwilę się zastanawiałem, czy jest sens, żeby zagrać jakiś taki ruch. Jak przeciwnik zagra tu, ja liczyłem G2. Przeciwnik zagra tu, ja dorobię sobie hetmana, ale stwierdziłem, że jak przeciwnik jest na ruchu, to na pewno jest jakiś mat. Więc no koniec końców zdecydowaliśmy się powtarzać posunięcia. I pomimo tego, że miałem hetmana mniej na końcu, to partia zakończyła się remisem. I nie pamiętam, kiedy ostatnio partia szachów mnie tak zmęczyła. Tyle się działo. Zmęczyło mnie to, że na początku ustawiłem sobie złą pozycję. Zmęczyło mnie to, że gdy wydawało mi się, że łapię inicjatywę, to okazało się, że mój marsz królem był bez sensu. A jeszcze na koniec te marsze pionków, gdzie liczyło się dosłownie każde jedno tempo. Każde jedno tempo. Ta partia mogła się skończyć w każdym możliwym wyniku.
a skończyła się remisem. Także no, mógłbym być smutny, ale to są takie partie, które gracie i no, wewnątrz się uśmiechacie, no bo przecież kurczę, no, dużo się działo i przeciwnik też nie grał źle. Mogę żałować, że miałem tę jedną szansę, żeby podejść sobie królem, zamiast dać szacha wieżą, ale no mówię, mając minutę na zegarze, wydaje mi się, że jestem całkiem usprawiedliwiony. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam was do oglądania mnie na Twitchu. Następna runda będzie jutro, chyba o 10. Mam nadzieję, że o 10. Bo mamy poranną rundę, no i oczywiście filmik również się pojawi. Także trzymajcie się cieplutko i nara.